Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Hubianko. To jest Twierdza Krzyżowiec 2. Gra, na którą czekałem bardzo długo, ponieważ szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o twierdzę, to grałem we wszystkie części i praktycznie wszystkim się podobały oprócz tej Twierdzy Legendy. Aczkolwiek jeśli chodzi o Twierdzę Krzyżowiec, to tam chyba spędziłem najwięcej czasu. Ostatnio grałem w Twierdzę 3. Była u mnie na kanale, więc teraz chciałbym podtrzymać tą tradycję. Zagrać w Twierdzę Krzyżowiec 2. Szczególnie, że ze względu na to, że to jest gra, która naprawdę bardzo mi się podoba. Bardzo chciałbym w nią zagrać. Tu widać, że mam język angielski. Jeśli chodzi o menu, tak średnio mi się podoba. Mój angielski, mam nadzieję, że pozwoli mi na to, żeby zagrać sobie. Tak, zatem... Sobie to jest tak, mamy... Dobra, powiedzmy, że będziemy mieć mnóstwo jedzenia, mnóstwo pieniędzy, tak? Komputer będzie miał... Dobra, niech będzie, że tak, tak. Będzie mieć trochę łatwiej niż na poziomie średnim, ponieważ dopiero zaczynam moją grę. Tak więc... Select Lord. Okej. Wolf. Wilk. Wilk jest bardzo... Dobra, ja zawsze lubiłem wilka. Wilk, sultan... dobra. Tutaj się bardzo pozmieniało, bo wilka to pamiętam z każdej twierdzy, on tam był zawsze. Dobra, weźmiemy także... ciebie. Taki jesteś dziwakiem trochę, że tak powiem. Że tak się wyrażę. I ciebie. Okej, okay, czterech ludzi, don. Dobra. Możemy się być ze sprzyjaźnieni. Dobra, ja będę czerwonym, tak? To chcę być z wilkiem razem. Wilk jest czarny. Ty jesteś tutaj, tak? Nie, to ja chcę być tutaj. Ty bądź, chociaż nie. To też tak, bo kamień, jeśli chodzi o kamień. Mamy tutaj fajnie dużo drzewa będzie. Ale znowu, jeśli chodzi o kamień, tutaj będzie sporo kamienia, no to... No nie wiem. Dobra, zaryzykuję, będę tutaj. Bo widzę, że tutaj już dużo drzew będzie rosło. Tutaj za to kamień widzę. Tutaj już tego kamienia nie będzie. Mój, nasz wróg to będzie bardziej... Niech będzie tutaj. Dobra, może możliwe, że jeszcze dam kogoś do gry. Dobra, dołączmy jeszcze dwóch typków jakichś. Ciebie, Rata i Szach. Szach. Albo nie, Szal. Dobra, ciebie. Ten jakoś źle mi się kojarzy. Nie wiem czemu. Tak więc ja będę z jeszcze jednego sobie kompana wezmę. Będziesz nim ty. Naprzeciwko nim. I tutaj też stworzymy sobie kompanów. Zielony jesteś ze mną, dobra. Zielony, czerwony i czarny. Dobra, jesteśmy tutaj w trójkę mniej więcej. Jestem chyba w najbezpieczniejszym miejscu z tego, co ja tutaj widzę, ale nie jestem tego przekonany tak do końca. Dobra, to jest team pierwszy. Czas stworzyć team drugi. Bądźcie wy razem za to. Okej. Okay. I ty będziesz chyba jedynym sultan, Saladin. Saladin będzie jedynym typkiem bez jakiegokolwiek. Dobra, ta mapka mi odpowiada. Tutaj jest wiele innych map. Natomiast nie będę się tam za bardzo rozglądał, ponieważ jeszcze się na tym nie znam. Start. Dobra. Place your stockpile, my lord. Dobra, zaczynamy grę. Się rozejdę, ponieważ chyba z tego co wiem... A nie, już gracie, okej, sorry. Dobra, to szybko kładziemy, żeby było w miarę rozsądnie. Tutaj. Sight your granary, sire. Możecie mówić, spichlerz, gościu, powinieneś postawić blisko... blisko sadów lub coś w tym stylu. Natomiast ja takiego doświadczenia nie mam, jeśli chodzi o sady. Ponieważ jestem zdania, że lepiej chyba jest stawiać takie rzeczy blisko zamku, żeby były bezpieczne. I to z tym się trzeba liczyć, z taką ewentualnością. Tu 8 ludzi będzie mieszkało, tu 6, dobra. 8, niech będzie. Bo im bliżej zamku, tym więcej ludzi mieszka wtedy w domu. Tak to jest zrobione ogólnie. Dobra, kolejna rzecz. Drewno. Drewno jest bardzo potrzebne. No w sumie to tutaj jakieś drewno mamy. Tutaj postawimy sobie dwa. Oraz tutaj. Dobra, 3 domki myślę, że wystarczą jak na razie. Aż nawet za dużo. I produkcja niech będzie już powoli produkuj. Zaczniemy produkować już powoli sobie tu kamień, dobra. Zaczniemy produkować broń dla naszych żołnierzy.
Ja zawsze obstawiam łuczników, oni są chyba najlepsi, taką najlepszym wyborem według mnie. Póki co, koszary. Dobra, koszary to bardziej. Chociaż tu mogą być. Dobra, tu pobudujemy sobie taką zbrojownię, że tak powiem, delikatną. Wy tutaj idziecie po drewno, dobra. Tymczasem ja sobie będę budować. Znaczy mury. Dobra. Żeby nie prze. Chociaż gdzie co? Zróbmy tak. Zrobimy coś w stylu takich fortyfikacji obronnych. Póki co, ponieważ. O, w sumie to źle postawiłem to, dobra. Ale niech już będzie. Dobra. Coś zobaczę z drugiej postawy. W sumie to ty możesz być podwójny. Murze. Tak. Okej, okay. Tak będzie fajnie. I ty będziesz bronić sobie fajnie, elegancko. A message from the rat. Regard, peasant. I will soon be in command of another castle. Myślę, że chcesz pomocy, ale nie, dobra. I tak bym ci jej nie udzielił. We will fight with courage. Łucznicy tutaj. Get up on those walls! Get up on those walls! Tylko zmieści się. Wszyscy się. Zatem chyba wszyscy się nie zmieszczą, ale znam jeden sposób, fajny w miarę. Dobra, ty tam poszłeś. Podzielimy tak. Czterech. Your mark, sire. Get up on those walls! Get up on those. No i zauważcie, że teraz się wszyscy zmieszczą. To jest bóg po prostu w grze. Ale ja po prostu już się do tego przyzwyczaiłem mniej więcej. Mogę postawić? Tak, postawiłem. Za to będą teraz strzelać strzałami, że tak powiem, podpalonymi. Co mi po prostu ułatwi. We need the following goods. Please send them to us immediately. Atakują cię już? Czy nie? Dobra, nie wiem. W każdym bądź razie. Coś tam się niby u niego dzieje, gada do mnie, widzicie po angielsku, więc. Tutaj mnie wróg nie zaatakuje, tak? Więc jestem spokojny, jeśli chodzi. Natomiast chciałbym zacząć produkcję kamienia, ponieważ to jest bardzo, bardzo. Nie, to nie jest kamień. Kamień tutaj. O, fajnie. Mamy w miarę blisko ten kamień, więc. Dobra, woły. Możemy już zacząć coś produkować. O, to jest jakiś rycerz, fajnie. Aha, to jest tak. Dobra, tam będziecie się zbierać. Tymczasem nie, drewno, mało drewno jest, tak? Z tego co ja widzę. Chociaż. Nie, niesiecie drewno, okej. Okay. Dobra, w miarę jestem takim. Sprytny byłem, wybierając to miejsce. Tutaj nie mogę za bardzo zobaczyć z góry, jak to wygląda. Tu mnie na pewno nikt za bardzo nie zaatakuje, ponieważ tutaj są te góry, takie wyżyny. Tutaj sobie mogą zejść i tu już jest mój ten. Bowman, make ready! Dobra. No tu jak mnie zaatakują, to też. Okej, okay, spoko, dobra. Fajnie to wygląda, fajnie to zrobiłem. Przemyślałem w miarę. Zatem. Tu produkują już mi łuki. Dobra. Łucznicy. Dobra, 10 łuczników, tak? Fajnie. Wyjdźcie sobie. W sumie to. A idźcie tutaj. Dobra. Pędźcie tam, łucznicy. Tymczasem sobie fajnie nasza ta rozwija się wioska. Powiem wam, że bardzo fajnie się to wszystko tutaj funkcjonuje. Mi się bardzo podoba ta twierdza. On your command! Krzyżowiec, no nie mogłem się doczekać, no to muszę przyznać, no nie mogłem się doczekać za nic w świecie, no taka potężna gra. Chociaż widzę kilka bugów tutaj, które no wymagają poprawek, że tak powiem. O, bardzo fajny zamek. Możecie mówić, no Hubianko, spójrz na wszystkich rywali albo sojuszników, jakie mają potężne zamki, a ty, o kurde, no wilk jest w tarapatach. Regard, peasant. I will soon be in command of another castle. No trzeba przyznać, że wilk jest tarapata. Chociaż nie spodziewałem się tego, bo w twierdzy krzyżowiec, jedynce bodajże,
Tak, znaczy właśnie się zastanawiam, czy nie w Deluxe, czy w Krzyżowiec, bo Wilk był to najpotężniejszy i to trzeba przyznać, że spowodowało, że po prostu byłem taki pewien siebie. Okej. Tu mamy fajnie... Dobra, produkujmy to drewno. W sumie to jeszcze... Lepiej za dużo niż za mało, nie? Dobra, na razie wystarczy. Tu nasi ładnie wszystko wygląda. Mogę na spację? Nie, nie mogę. Właśnie się zastanawiałem, czy mogę. O, nasz tutaj atakuje. Was. No nie no, spichlerz straciłeś. No to... O, ale fajny zamek, nie? Ładnie wygląda. Z tego co pamiętam, to wąż w twierdzy takie właśnie zamki robił. Takie skomplikowane, taką... Właśnie w stylu węża. O, tutaj widzę, że bardzo potężny zamek się robi. Natomiast... Tak, potężny zamek to jest. Widzę, ja już to widzę. Jak i również ten. Bardzo dobrze funkcjonują. Natomiast moi sojusznicy nie do końca. Że tak powiem. Ja się odnośnie właśnie tego zamku, który buduję, to tak, że tak powiem, staram się skupić na tym, żeby uzbierać tego kamienia jak najwięcej, a potem po prostu stworzyć taki gigantyczny zamek, który pozwoli mi zawładnąć całą mapą. Ja uwielbiam bardzo właśnie tego typu gry, znaczy strategie, chociaż szczerze powiedziawszy, oprócz twierdzy to mało strategii, jest takich, które naprawdę ubóstwiam. No, łuczników możemy produkować. Peasants needed, sire. New orders. Co ja wyprodukowałem? A, łuczników nie wyprodukowałem, dobra. Men at arms ready. Wy sobie możecie iść tutaj. Aha. Men at arms. Tutaj iście więc. Dobrze, szyjcie do nich tymi łukami. Dobrze, bardzo dobrze. Bo już było groźnie. Sobie wezmę was dwóch, żebyście pilnowali tutaj wejścia. Tak, będę pilnować wejścia, ponieważ, że tak powiem, jeśli ktoś się tutaj dostanie, najłatwiej byłoby zniszczyć tutaj te schody, natomiast no one się przydadzą, nie chcę ich już niszczyć za bardzo tutaj. Dobra, ty idź tutaj. Shoulder pikes! Lordship! Let's get going! Dobra, pilnujecie schodów. Żeby nikt się tutaj niewłaściwie nie dostał. Dobra. Was 10. Wy możecie iść na zwiady delikatne tutaj. Was zaproszę. Jak tam ciebie, wilku? No w miarę widzę, że sobie się odbudowałeś. Jakieś jako tako wojsko masz tutaj. It is lucky for you that I am a patient man. Dobra, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja kończę tą rozgrywkę na tym etapie. Tutaj sobie właśnie tak mniej więcej wojsko rozstawiłem. Mam nadzieję, że w miarę bezpiecznie to będzie wyglądało i będziemy sobie kontynuować serię w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagra, ponieważ miałem delikatne problemy z tą grą, jeśli chodzi właśnie o... O, tutaj kuszników będę mógł wyprodukować. No to wkrótce na pewno to zrobię. Więc żegnam się z wami na razie. Cześć!